A te lampy to takie będą? Aha. Tutaj? Takie z góry? Nie, nie przeszkadzałem, bo to rozświetla jest. Ale mi przeszkadzają. Widzisz? Nasza gwiazda to jednak tutaj... Mam wrażliwe oczy. A ja mówiłem, że on nie będzie gwiazdorzył, to przepraszam Mateusz, dobrze. To podniesiemy potem tę stawkę o 10%. Dobrze. To sprawi, że... Że będziesz miał 10%. To już będzie 110 zł w takim razie, to... Tak. Cześć Marcin. Cześć Kamil. Bardzo mi miło, że wpadłeś do mojej skromnej progi tutaj. To prawda, że skromne, ale za to takie swojskie. No. Czuję się jak startupowiec na początku drogi i zawsze tak się chciałem czuć, bo to jest taka przestrzeń, w której wiele się dzieje i ja, człowiek starych mediów, szukam tam też inspiracji. Ale nie zadałeś jeszcze żadnego pytania, a ja już odpowiadam, więc cofnijmy taśmę. Ja właśnie na to liczyłem, że tak. W sumie nie mam żadnych pytań, bo przyszedłeś za wcześnie, więc nie zdążyłem przygotować. Zapisz sobie jakieś, ja poczekam. Dobrze, to możemy tu zrobić cięcie? Nie, napiję dobrze. Się herbaty. Tak, no właśnie, ale słuchaj, jest skromnie, ale jest herbata, ja mam nawet kawę, jest internet, jest czynsz tańszy niż w TBS-ach, więc to jest tak, to się jest liczy. Też w miarę czysta wykładzina, widać, że parę imprez się na nie odbywało, ale wiele się dobrze skończyło. Ostatnio zwłaszcza. W każdym razie, tak. Jesteś gwiazdą takiego formatu, że zdarzyło ci się nawet zagrać samego siebie w trzech polskich serialach, w tym kultowym na wspólnej. Grałem też w innym serialu Drzewo, a w innym Trupa. A w jeszcze innej produkcji rysunkowej grałem Renifera Nico, więc mam mnóstwo ról na swoim koncie, to prawda. No właśnie, jesteś w ogóle uwielbiany przez publiczność. Ja podzielam to uwielbienie do pewnego stopnia. Czuję, że jest tutaj jakiś haczyk w tym, co mówisz, że albo chcesz pożyczyć pieniądze, albo masz jakiś inny pod tą kartką schowany rarytas, który mi za chwilę ujawnisz. Obydwie te rzeczy, ale zanim do tego dojdziemy. No bo tak, improwizujesz dobrze, relatywnie dobrze. Tak. Ripostujesz też nie najgorzej, potrafisz opowiadać. I zadam ciebie jakieś tam 2 TB pytań. Natomiast umawialiśmy się, że nie zejdzie nam dłużej niż 9 godzin, maksymalnie 9 godzin. Świetny plan, mam czas. Jestem wysikany, pęcherz jest gotowy na to, żeby siedzieć tutaj w nieskończoność. No właśnie, więc pogadajmy o tym, jak to się w ogóle stało, że stałeś taką maszynką do budowania rozrywki. O Boże, to jest chyba najgorsza konceptualizacja, jaką wymyśliłem w tym roku. Dobrze, to jest końcówka roku. Nie, no dobrze, to sobie jakoś tam sklejasz, budujesz zdania wielokrotnie złożone, które mają sens. To już stawia cię w awangardzie polskich dziennikarzy, z którymi miałem przyjemność rozmawiać. Ale nie będąc złośliwym, odpowiem na twoje pytanie. Stało się to przypadkiem, jak wiele rzeczy, które mi się przydarzyły. Natomiast jestem zwolennikiem teorii, że przypadkom należy pomagać, przypadki należy wykorzystywać, więc jeśli okoliczności, które ci się przytrafiają, wyglądają jak opportunity, jak to się ładnie mówi, za wielką wodą, to trzeba to tak rozegrać, żeby... Ja przetłumaczę, że to jest szansa, to możliwość, jest, to jest... okazja, to wszystkie będą pasowały. Masz jakiś inny słownik. Ja myślałem, że to jest coś do jedzenia. Tak jak serum, coś, co się kładzie na kanapki. Ale wracając do opportunity, że to jest rzeczywiście szansa do tego, żeby coś zmienić w swoim życiu, a ponieważ ja nigdy nie miałem lęku przed zmianą, tak organicznie jestem tego pozbawiony. Też mało kto jest ci w stanie zaszkodzić z uwagi na warunki fizyczne. No, zdziwiłbyś się, wiesz, podobno jak się bije na wysokości, gdzie większość mężczyzn ma umieszczone pięści, to można mnie dość łatwo unieszkodliwić. Na szczęście zawsze wtedy wzywam pomocy, krzyczę głośno i przekażemy to lokalnym rozbójnikom na wysokich częstotliwościach. Wtedy przeciwnik ucieka i nie ma szans wykorzystać tej wiedzy. Więc stało się to przypadkiem. Przypadek polegał na tym, w skrócie, bo to jest kombatancka opowieść, którą snułbym tutaj długo i wszyscy już ją słyszeli, ale jak ktoś się urodził wczoraj to może mu przypomnę. Było takie pismo. Komiks i nie jest na bieżąco, to też wtedy. Janusz Christa na przykład. Specjalnie dla Janusza. Pozdrawiamy. On żyje, prawda? Następne pytanie. Okej. Okay. Kontynuujesz. Powiedział to człowiek, który ma plakat Spice Girls w biurze i tego wam się nigdy nie przyzna. I w ogóle się tego nie wstydzę. Wracając do przerwanej wielokrotnie myśli, próbuję to zdanie dobudować do końca cierpliwie, niczym usypywanie mandali mi to idzie, ale uda mi się na końcu. Było kiedyś takie pismo Machina, kultowe, opiniotwórcze, niezwykle ważne dla rozwoju polskiej myśli popkulturowej. No i tak się złożyło, że zostałem jego czytelnikiem, a potem zostałem jego współpracownikiem, przez to, że kiedyś napisałem list do redakcji, gdzie panu redaktorowi powytykałem parę błędów, pan redaktor się zdenerwował, zadzwonił na mój telefon domowy, nakrzyczał na mnie, czy wyjdzie pokrać w gałę. Jakby to powiedziano w dwudziestoleciu międzywojennym. No i ponieważ podjąłem wyzwanie rozmowy z nim i nie dałem mu się zastraszyć, bo on próbował... Ja też był niższy pewnie. Tak, próbował mnie, trudne słowo, zintimidować. Przetłumacz. Zawstydzić.
Tak. Dzielnie podjąłem konwersację, powiedziałem mu, że jeśli chciałby, żebym częściej pisał na łamach, to jestem gotowy. No i tak to się zaczęło, tak w skrócie. A potem wszystkie inne medialne historie, które mi się przydarzały, też wynikały z jakiegoś splotu okoliczności, z tego, że wektory wścięły się tak pod odpowiednim kątem, że planety ustawiły się w odpowiedniej konfiguracji, a ja mówiłem, wchodzę w to. To jest oczywiście duży skrót, ale tak to mniej więcej wygląda. Ja tutaj tak na skrótach nie poprzestanę, bo zacząłeś pisać. Tak. Napisałeś najpierw gorliwy list, w którym wytknąłeś pewnie błędy. Liczne. Liczne błędy. Karygodne. Karygodne błędy. A pamiętasz coś z tego listu, czy aż tak głęboko nie będziemy wchodzić? A mogę ci zdradzić jeszcze inną historię, jeśli chcesz, bo czuję się z tobą... To mnie trochę... Tak familiarnie, czujesz się jak w domu. Bo chcielibyśmy coś wysłać. Już mnie puść, już wystarczy. Już nie nadużywaj ogólnie, sytuacji. Jeżeli chodzi o to... Kamil, już. No, więc... Już, bo wiesz, ja jestem z drewna. Ja w więzieniu spałem od ściany, więc jak widzę mężczyznę, który mnie dotyka... Ja wiem, bo ja byłem w sąsiedniej celi, więc... No, słyszałem cię. Tak, wiem. Trzymałeś się krat i krzyczałeś, wypuśćcie. Niejednokrotnie, ale... Tak, ale wracając do naszej rozmowy... To będzie głównym nurtem szło po prostu. Tak, nie zamy te perły po prostu. Zero dygresji w ogóle. Nigdy. Będziemy... Nie. To jest tak, że po prostu jest perła, potem kilka kolorowych korali, potem perła, potem znowu. Tak. Wiesz, tak to będziemy sobie same brać. Czarne perły. Czarne. Czarne? Czarne. Są wyjątkowe. Zapomniałem, jakie było pytanie z tego wszystkiego. Ja też, ale to... Nie szkodzi. Co w tym liście? Powiedziałeś, że masz inną historię. Sekret, tak. Tak naprawdę to pierwszym tekstem, jaki opublikowano, który napisałem, to wcale nie był ten list w Mechinie, tylko Gazeta Wyborcza kiedyś odpaliła taką akcję Młodzi Końca Wieku, gdzie czytelnicy mieli, jeśli mieli ochotę oczywiście, opisywać swoje historie związane z przeżyciem generacyjnym. Mieli zdefiniować to przeżycie generacyjne, co to dla naszego pokolenia jest. To jest bardzo trudne jest w ogóle, to myślę, że do dzisiaj definiują. Trudne. Dla naszych rodziców to było powstanie listopadowe, dla nieco młodszych rodziców YouTuberzy. Okupacja, potem stan wojenny, a dla nas, ludzi internetu, którzy urodzili się w latach 70., 80., 90., to właściwie pokazowe. Tym przeżyciem generacyjnym jest powstanie internetu. To jest to, że ludzie się rodzą z Wi-Fi pod czaszką, to jest coś, co nas łączy, w sensie dosłownym i w przenośni. I gdzieś tam o tym napisałem historię do Gazety Wyborczej, została wydrukowana, podjarałem się, że zobaczyłem swoje nazwisko w druku. W dodatku dostałem honorarium, które było bardzo, jak na tamte czasy, wysokie, jak na bezrobotnego licealista, więc miałeś napisałem taki, jeszcze raz. Miałeś takie wrażenie, że już nie będziesz musiał pracować po tej pierwszej placie? Tak, wydawałem to przez długie miesiące. Napisałem drugi tekst pod pseudonimem, też go wydrukowano, więc skoro w ciągu kilku miesięcy opędziłem dwa teksty do opiniotwórczej wielkiej gazety, stwierdziłem, nadaje się. I poszedłeś na studia bankowe. Jak dzik w trufle. Tak. Studia bankowe wynikały z pewnej presji, której wówczas uległem i to była nauczka, żeby presji nie ulegać. Presji rodziny, znajomych, przyjaciół, otoczenia. No bo trzeba było mieć tak zwany dobry zawód. I tym dobrym zawodem w tamtych czasach był albo ekonomista, albo prawnik, albo ekonomista. Więc wybrałem ekonomistę, bo na prawie trzeba było się więcej uczyć podobno, tak mówiły legendy. Na ekonomii okazało się, że też się trzeba uczyć w dodatku rzeczy, które mnie kompletnie nie interesują, ale ponieważ mam w sobie ten gen samozaparcia. To się uczyłeś. Zabrzmiało to jak jakaś choroba gastryczna. To się uczyłem. Tak. I skończyłem te studia z dyplomem magistra, co gorsza, mimo że kosztowało mnie to nieporównanie więcej wysiłku, niż gdybym poszedł na przykład na dziennikarstwo. Ale ponieważ wtedy panowała, młody człowieku, tak ci powiem jak dziadzio, przed okupacją, ja się bardzo cieszę, panowała tak wtedy mówi. Taka wizja, że po dziennikarstwie nikt nie dostaje pracy i że ten dziennikarz nigdy nie skończył dziennikarstwa, to stwierdziłem, że dziennikarzem jeszcze zdążę zostać. Jak widać, to się udało. Miałem rację. Czyli nie możesz stanąć nad przepaścią i powiedzieć, co poszło nie tak, bo wszystko poszło doskonale. Wiesz, nie wiem, jak miało pójść, bo nigdy się nie zastanawiałem nad odpowiedzią na kultowe i kluczowe pytanie, które każdy dostaje na rozmowie kwalifikacyjnej, gdzie się widzisz za x lat, 5, 10, 15. Ja zawsze odpowiadałem i chyba też z tego powodu miałem trudność ze znalezieniem pracy, że nie wiem i nie chcę wiedzieć. Dla mnie fajnością w rzeczywistości jest to, że ona ma mnie zaskakiwać, że ten zakręt ma być niespodzianką, co się za nim wydarzy. Czy będzie tam bramka na autostradzie, czy będzie stała... Nie, poszedłem w niewłaściwą stronę. Tak. Wyobraziłem sobie, że ktoś tam będzie stał, a wiadomo, że przy drodze nie stoją... Nie, nic nie stoi. Mili ludzie. Jest to albo Rutger Hauer, albo ktoś, kto...
Nie, no to może zarabianie uczciwie na rzeczy. Przydawcy truskawek na przykład, albo jagód, widzisz, jagody. I to nas różni od siebie. Nasze myśli galopują po zupełnie innych bezdrożach. Ale one tam czasem się przecinają gdzieś tam przy przejeździe kolejowym. Jak mnie łapiesz za rękę. Jak cię łapię za rękę. A zacząłeś w ogóle, to mogę powiedzieć, że flirtowałeś i to dlatego. Trochę tak. Wciągnąłeś mnie w to. Też chyba się nie dziwisz tam. Pomidor. No dobra, czyli tak. Napisałeś kilka błyskotliwych artykułów, potem pokłóciłeś się z naczelnym, potem sam zostałeś ty naczelnym. No tak w skrócie. Potem... Tak jakbyś streszczał mniej więcej serial Dynastia w ciągu 30-sekundowej opowieści, ale da się to zrobić. Tylko tak, tak było. Tylko więcej bohaterów akurat u ciebie było i bardziej złożoń. No dobra, ale czy ty byłeś takim naturszczykiem, że po prostu zacząłeś robić to, co robiłeś i zawsze wychodziło dobrze? Czy to było tak, że jednak gdzieś tam po drodze czegoś się uczyłeś ciekawego? Uczyłem się metodą prób i błędów, no trochę jak saper, który, jak wiemy, sprawdza nogą, gdzie wybucha i czasami mu tę nogę urywa. Bo ale... nie są użyteczne nogi, wiadomo. Tak, ale mnie to na szczęście aż tak często nie spotykało, bo dzisiaj pewnie nie siedziałbym o własnych siłach, metaforycznie rzecz jasna, w tym krzesełku. Miałem dużo szczęścia w życiu i to jest też element bardzo niedoceniany i rzadko przez ludzi przywoływany, przez ludzi tak zwanego sukcesu, bo tak naprawdę to możemy sobie podefiniować, co to jest ten sukces, bez kokieterii. Ja do dziś nie wiem. Wydaje mi się, że to jest jakiś proces, droga, coś, w czym jesteśmy, a nie do czego dochodzimy, ale koniec z fajną filozofią. Wracając do pytania, które zadałeś, jak ono brzmiało? Jak się uczyłeś? Tak, właśnie. Uczyłem się, nie bojąc się popełniać błędy i wiele zawdzięczając szczęściu, bo o tym mówiłem. Jak słucham ludzi, którzy coś osiągnęli, to większość z nich już z perspektywy osiągniętego sukcesu, zbudowanej pozycji, zarobionych pieniędzy, wpada w taki mentorski ton, gdzie próbuje innych uczyć, jak to należy robić. Ja staram się tego unikać, bo wiem, że bardzo wiele z tych osób bardzo wiele zawdzięcza szczęściu. Że być może na ich drodze było wiele osób, które miały równie wysokie kompetencje, może nawet byli lepsi od nich, ale im się tak nie powiodło. Startowali z podobnych pozycji, a jednak temu się udało, a tamtemu trochę mniej. Więc ja przyznaję, szczęście miało znaczenie i nadal ma. No dobra, ale gdzie to szczęście się po kolei pojawiło? No bo gdzieś tam po drodze są jakieś takie, nazwijmy to z braku lepszego określenia, punkty zwrotne lub mówiąc w języku language, milestony, czyli takie kamienie milowe, które mówią, o teraz to sobie, powiedzmy zainstalowałeś nową umiejętność wchodzenia w nowe tarapaty i wchodzisz tam częściej. Jak to bardzo metaforycznie. Ty wciągasz taki metaforyczny, wiesz o tym, nie? Że wciągasz taki metaforyczny styl, który potem ludzie próbują kopiować. To mi się podoba też, bo życie jest metaforą. Jak mówił Paulo Coelho. No, więc jak to było po kolei? Gdzie, gdzie tam się to pierwszy raz szczęście pojawiło, że cię popchało do telewizji? Do telewizji? Tak. Pytasz już o telewizję. No, chodzi mi o to, jak w ogóle nauczyłeś się występować, bo zapomniałem ci powiedzieć, dlaczego spotkaliśmy. Okay. Między innymi dlatego, że chciałbym dowiedzieć się, jak to się nauczyłeś występować. O, to bardzo źle wybrałeś, bo ja nie mam żadnej recepty, ani żadnych przemyśleń, ani żadnych definicji. Aha, to związanych. Bardzo dobrze właśnie, to ja teraz będę szukał. Tak? Będziesz grzebał. Będę grzebał, tak. Jak trafiłem do telewizji też, ale dzięki szczęściu. Blisko, to już będzie. To była modelowa historia o tym, jak szczęście zadziała na człowieka, który tego się nie spodziewa, ale umie to szczęście wykorzystać. Mianowicie poszedłem na spotkanie do telewizji muzycznej MTV, w której pracował mój kolega. Chciałem dzięki tej znajomości po jego plecach dostać tam robotę w PR-ze albo w marketingu, gdziekolwiek, bo akurat wtedy szukałem roboty. To był jedyny moment w życiu, kiedy szukałem roboty i dobrze go dlatego pamiętam. No i okazało się, że po rozmowie kwalifikacyjnej, kiedy już wychodziliśmy z biura, akurat w pomieszczeniu obok w studiu odbywa się casting na prowadzących, w którym oczywiście nie zamierzałem brać udziału, ale kolega stwierdził, słuchaj, może wpadnij na chwilę, jest kamera, jest Zbigniew Hołdys, z którym tutaj kandydaci robią fantomowy wywiad. W związku z tym nagram cię z Hołdysem, pozdrowisz starych, on pozdrowi twojego ojca, wiemy, że lubi Perfekt, będziesz miał to potem na... Brzmi jak prezent na gwiazdkę. Tak, na taśmie dasz na gwiazdkę, ojcu, wszyscy się ucieszą. No dobra, luz. No jak już tak zacząłem z tym Hołdysem gadać, to się okazało, że kolega tę rozmowę nagrał. Potem potajemnie podrzucił tę taśmę na stos innych taśm, które nagrali pierwszą inni kandydaci. Na górę, tak? Przekładał cały czas, żeby była cały czas pierwsza. Żeby na pierwszym kandydacie się zatrzymali i skończyli. No i okazało się, że szanowna komisja rekrutacyjna stwierdziła, o, ten jest fajny, ten duży, taki dziwny. Taki jakiś jest wyluzowany, w ogóle się nie spina, nie patrzy w kamerę. Super. No i dostałem telefon parę dni później, masz tę robotę. Co robisz jutro, tak? To... Tylko to była inna robota niż ta, po którą tam poszedłem.
No i pierwsza myśl była taka, że przestrach, że jak to telewizja, ja się zawsze bałem kamery, zawsze na rodzinnych imprezach przed nią uciekałem, na akademiach szkolnych zawsze zlewał mnie zimny pot, kiedy miałem stanąć na scenie. Jedyny moment występu publicznego do tej pory to była Komunia Święta, kiedy czytałem fragment z Ewangelii Świętego Mateusza i wszystko poszaniłem. Prawie no to jest brzmiało jak szatańskie wersety. Tak. Marka jest lepsza niż Mateusza, bo Mateusza to zawsze... To dobra marka zawsze na propsie, jak to się mówi. Wtedy stwierdziłem, że to jest moment, ten milestone, jak to ładnie po angielsku nazwałeś, tak. Że trzeba coś wybrać. A ponieważ zawsze kręciła mnie wizja przeżycia pewnej przygody, to stwierdziłem, niech ta telewizja będzie przecinkiem w moim zdaniu, niech się pojawi na chwilę. Jak mi się nie spodoba, to przecież zawsze po miesiącu mogę stamtąd sobie pójść. No, i tak już zostałem. No to zawsze warto wiedzieć, gdzie postawić przecinek. To jednak wpływa potem na wiele rzeczy. No wiesz, teraz mam taką myśl, jak na ciebie patrzę, bo też prowokujesz we mnie różne skojarzenia. Nie, to ja tam, gdzie tam ja prowokuję. Patrzę też na komputer, w którym się posługujesz. Aha. I myślę sobie, że rzeczywistość jest trochę jak klawiatura, że trzeba wiedzieć, kiedy nacisnąć Enter, kiedy nacisnąć spację, a kiedy nacisnąć Escape i zniknąć stamtąd po prostu. To było bardzo głębokie. Dobrze. I to zostawimy. Żeby nie naciskać Alt F4 jeszcze, bo to wtedy będzie... Zrzut ekranu? Zamknij okno. Zamknij oko? Tak, zamknij okno. Okno, okej. Okay. Tak. Ewentualnie Windows... Żeby nie było przeciągu. Windows D, pokaż pulpit, to wtedy najgorzej. Nie, ja pracuję na innym systemie. O, to nie, to ja jeszcze nie dorobiłem na to. Na Linuxie i Phoenixie sam programuję. No dobra. Tak. To gdzie my to byliśmy? Pewnie nigdzie, ale... Byliśmy przy mojej błyskotliwej karierze. Tak. No dobra, to wbijasz do tego MTV. Zostawiasz przypadkiem swoje nagranie, robisz to dla Beki, wygrywasz pozostałą konkurencją. Mm. No i co? I zaczynasz nagrywać i to wszystkie nagrania po prostu jak dzik wszystkie dalej, czy? No nie, no na początku to nie było takie aż znowu wybitne, jak teraz mi się wydawało, że będzie i wszystkim się wydawało, bo pomijasz jeden istotny fakt, że na castingu nie byłem świadom tego, że uczestniczę w castingu. W związku z tym byłem dość wyluzowany i niespięty wizją tego, że muszę o coś walczyć, więc dlatego wyszło to tak wspaniale. Komisja myślała, że mam tę wspaniałość w sobie i dała się temu uwieść. Niestety później, kiedy już ta kamera się sprofesjonalizowała i nagle się okazało, że muszę poprowadzić program, który się nazywa Polska Lista, polegający na zapowiedzeniu 20 miejsc, 20 teledysków, z czego każda zapowiedź ma jedną linijkę tekstu. Czyli trochę taki matematyczny program. I trzeba to przeczytać w dodatku z promptera, więc nie trzeba się niczego specjalnie uczyć. No to mnie przerosło. Uznałem, że miliony spojrzeń wbitych we mnie, oceniających i pogardliwie prychających, tak sobie to wszystko zwizualizowałem, jest dość skutecznym paralizatorem jakiegokolwiek wyluzowania, jakie miałem w sobie. Więc mówiąc krótko, przez parę miesięcy ja się męczyłem z tą robotą, a ta robota się zastanawiała, dlaczego właściwie mi się oddała. I powiem ci tak, mój drogi, zupełnie szczerze, poczuję się przy tobie taki swobodny i naturalny. Proszę bardzo, tutaj sami swoi. Że... To nie jest nagrywane, więc... Nie jest. Tego nikt też nie obejrzy prawdopodobnie. To akurat jest bliskie prawdy. Aczkolwiek pozdrawiamy rodzinę, która na pewno śledzi karierę Kamila. Tak. Mamo, to dla ciebie. Też taka informacja dla ciebie, to nie jest twoja mama. Teraz już ci to mogę powiedzieć. Tak naprawdę wszystko zaczęło się... Mamo? Nie. Mamo. Dobra, nie ważne. Zostałeś zamówiony z Amazona. Przyszła wadliwa paczka po prostu. Ja tylko tak młodo wyglądam, bo mamy wspólne geny z Krzysztofem Ibiszem, ale nie, to ja jestem starszy niż Amazon. Zaczęło się to wszystko sklejać w momencie, kiedy pozwoliłem sobie, chociaż brzmi to jak straszny truizm, ale w słowie truizm wpisane jest słowo true, czyli coś prawdziwego. Kiedy pozwoliłem sobie na luksus bycia sobą, czyli na to, żeby nie próbować siebie wymyślać, żeby nie próbować korzystać z jakichś tak zwanych narzędzi, żeby nie próbować pytać mądrzejczych od siebie, jak ja mam wypadać, jak mam stać, jak mam mówić. Po prostu nagle coś mi się wewnątrz odkliknęło i poczułem, że albo wezmą mnie takiego, jakim jestem, jak Michał Wiśniewski kiedyś miał taki program, jestem, jaki jestem. I nie wzięli go. Wzięli na jakiś czas, ale potem już nie chcieli. Albo nic z tego nie będzie. I od tamtej pory jestem zwolennikiem tezy, i ona jest dość uniwersalna, wydaje mi się, przy występach publicznych, że albo sprzedajesz siebie, albo powinieneś zmienić zawód. Bo nie jesteś w stanie oszukać odbiorcy w 100%. To jest moje zdanie, możesz się nie zgodzić. Ja się zgadzam akurat. Wyuczywszy się jakiejś roli, która nie jest tobą, albo która przynajmniej w 80% nie bazuje na tobie. No właśnie, bo to trochę tak jest, że jak ktoś przychodzi do telewizji,
to chce być kimś innym niż jest w rzeczywistości. Gdzieś tam naśladuje rytm, jakieś zagrywki, zwroty. Czy też jak kogoś tam naśladowałeś, czy po prostu w pewnym momencie zobaczyłeś, że to jestem ten taki elegancki sarkasta, który każdemu dotnie, to jestem ja, ukształtowałem się, prawie tak, z przyciskiem na prawie i taki już zostałeś. Czy kogoś naśladowałeś? Drugim, albo trzecim, albo już piątym momentem zwrotnym, gdzie ta moja optyka, o której przed chwilą powiedziałem, bycia sobą, trochę się zaburzyła, bo znowu poczułem, że mierzę się z wyzwaniem większym ode mnie, w związku z tym przestrach spowodował, że wszedłem znowu w jakąś rolę. Była propozycja zastąpienia Kuby Wojewódzkiego w programie Idol, edycja trzecia. Niełatwa. Niełatwa, bo to jest, no umówmy się, co by o Kubie nie mówić, nie myśleć, to było trochę jak założenie butów po Keithie Richardsie, który nagle postanowił zostawić Rolling Stonesów i pójść sobie grać z zespołem Perfect na przykład. No i te buty musiałem założyć i błąd polegał na tym, że próbowałem w te buty wpasować swoje stopy. A na ciebie są za małe, to widać, więc to... No może były wtedy za duże, bo jednak on stworzył jakąś postać już wówczas zauważalną, popularną, charakterystyczną. Nagle pojawia się koleś znikąd, który próbuje grać jego kartami. To się nigdy nie udaje. Dlatego ten program w moim wydaniu, tak to oceniam surowo wobec siebie, ale myślę, że szczerze, był porażką. Nie byłem dobrym jurorem, byłem wymyśloną postacią, która nie miała wiele wspólnego ze mną. I to mnie nauczyło tego, że po raz kolejny, że należy grać swoją własną talią, żeby nie przejmować narzędzi od kogoś innego, bo to nie są twoje dłuta, to nie są twoje pędzle. To ciekawe, bo ja próbowałem znaleźć jakieś odcinki. Ktoś je sprytnie pousuwał. Nie wiem, czy miałeś z tym cokolwiek wspólnego, czy to całkowity przypadek. Widziałeś tatuaż iluminatów na moim przedramieniu? Nie rzucił mi się akurat ten, ale tak. A, ten tatuaż. Tak. O, to widziałem go z bliska. No, to wiesz, dlaczego ktoś to pousuwał. No, to rozumiem teraz. No, w każdym razie, to jest trochę ciekawe, bo wy jesteście w jakimś tam stopniu podobni w mojej skromnej ocenie. To znaczy, obydwaj macie dość szybką ripostę, obydwaj jesteście sarkastyczni, obydwaj bywacie złośliwi. Niepokoją mnie w twoim przypadku te niepełne kwantyfikatory, takie dość, trochę, wystarczająco. Nie mogę być zbyt miły na początku. To nie byłoby bycie miłym, to byłoby oddanie stanu rzeczy. Nie jesteś wybitny, jesteś po prostu asem, na który długo czekaliśmy i wydawało się, że Polska nie doczeka się swojego Rickiego Gervaisa, a jednak okazało się, że nie tylko Rickiego Gervaisa, ale też Tick Notaro w jednym, a także Louisa C.K., a także mieszanki Abelarda Gizy. Miejscami to był taki wczesny Jerzy Kryszak, aczkolwiek i mniej. I późny Silvio Berlusconi, dodajmy. Późny Silvio Berlusconi, też inni jeszcze tam się pojawili. I tu się zatrzymaj. Ten fragment chciałbym wyciąć i gdybyśmy mogli z tego zmontować zwiastun tego odcinka, to byłoby fantastycznie. Nie ma sprawy. Dobrze. To teraz wracając do... Ja przygotowuję też zwiastun z Kubą Wojewódzkim, więc to będzie o nim. Która mnie bierze, bo już nie wiem. Tyle ich tu jest. Mówię o kamerach oczywiście. Wujcio mokra pacha. Zawsze jest na weselu taki. Nieco do dziewczyn puszcza oko i chce z nimi tańczyć. Ja bym chciał tylko wyjaśnić, że nagrywamy to w Dzień Suchara i to będzie tłumaczyło 90% tekstów z tego odcinka. Twoich. Moich. Dobrze, bo moje pieczywo zawsze wilgotne. O Boże. Jak chleb żytni na zakwasie. Kamilu, wracając do naszej merytorycznej rozmowy, totalnie, bo ciężko będzie ci to pociąć tak, żeby zostało nam potem samo mięso. Nie, zupełnie nie, bo się od tego odchodzi w ogóle. Teraz wszyscy wolą wegetariańskie treści. Niech tak będzie. A zatem, snując dalej moją wegetariańską parówkę, czy można stać parówkę? To jest w ogóle dobre pytanie, nie? Chyba można, bo kiedyś mój ojciec pracował w takim serwisie maszyn przemysłu wędliniarskiego i kiedy chciał mnie zabrać gdzieś ze sobą, żeby pokazać, jak pracuje, to trafialiśmy na przykład do zakładów mięsnych i ta parówka snuła się z takiego jakby czpienia. I gdyby ktoś nie stał po drugiej stronie i nie wiązał tych parówek w poszczególne fragmenty, to miałbyś taką jedną kilometrową prostą kiszkę. To byłaby rewelacyjna parówka. Moglibyśmy ją jeść przez całe święto. I nie chciałeś każdy ze swojej strony. Nie chciałeś wynieść takiej naprawdę długiej parówki z zakładu? Nie, zrobili mi jedną taką dłuższą. A. Na pamiątkę. Do dziś ją mam. Wracając do naszej rozmowy. Skremowaną. Porównałeś mnie z Kubą Wojewódzkim. Ciekawi mnie po prostu to. Nie jest to dla mnie obrzydliwe porównanie, aczkolwiek w mojej własnej ocenie jesteśmy znacząco inni.
Zupełnie inaczej, myślę, w mediach gramy. Kuba jest gościem, który stworzył taką bardzo wyrazistą, pleksiglasową ścianę, za którą wystawia swój własny taniec, za którą ma swoją własną witrynkę sklepową, że tak powiem. I mało kto jest wpuszczany na zaplecze jego sklepu. Tam, gdzie widać naprawdę, jakim jest człowiekiem, jaką jest osobą. I myślę, że to, jak on się przedstawia w mediach, ma niewiele wspólnego z tym, jaki jest gdzieś tam, kiedy gasną światła. Ja mam z kolei taką perspektywę widzenia siebie, że jestem taki sam na antenie, jak poza nią. Nie ma tej przesłony, która mnie dzieli od widowni. Co najwyżej czasami jest druciana siatka, żeby ludzie, rzucając we mnie różnymi przedmiotami, nie trafili mnie w środek głowy, ale poza tym opieram swoją narrację na byciu szczerym, naturalnym, bo uważam, że drążenie pod sobą kilometrowych korytarzy kłamstwa buduje wokół ciebie labirynt, w którym sam się w którymś momencie nie połapiesz. Więc ja idę prostą drogą do celu i w życiu, i w mediach. Jeszcze nie wiem, jaki to jest cel, ale idę tam. Jak ty budujesz te 15-piętrowe metafory, to po prostu ja staram się tylko nie spaść gdzieś tam. Przepraszam, czy mogę kaszlnąć? Możesz. To jest właśnie, to był ten moment. No, 10 sekund za wcześnie, ale to i tak akceptuję. Ale weszło. Nie mówię, że jesteście identycznie jak Kuba Wojewski, absolutnie, to dużo was różni, ale chodzi o to, że kilka elementów, jak choćby szybkie ripostowanie, to jest coś, co gdzieś tam was łączy, czy to, że no, bardzo dobrze żartujecie. To naprawdę to znaczy rzadkość. Tak, że ludzie się śmieją. Ludzie się często, co wtedy jest. Śmiech jest w ogóle trochę taki bezwzględny, zero-jedynkowy, no bo nie możesz powiedzieć, że żart był śmieszny, tylko się wszyscy nie zaśmiali. Jak miłość, prawda? Nie można do tego kogoś zmusić. Tutaj widzisz, wiele osób miałoby zupełnie inne zdanie, zwłaszcza na wschodzie, to naprawdę... Ale zgadzam się z tobą, że rzeczywiście poczucie humoru jest czymś takim jak kaszel, no, że albo się przed tym nie możesz powstrzymać i nic nie zrobisz, albo... Albo nie. Ja uważam w ogóle, że jest coś takiego, że ludzie ufają tylko swojemu poczuciu humoru. To znaczy, rzadko kiedy jest tak, że myślisz sobie, o, to pewnie było śmieszne, tylko mnie akurat nie śmieszy. Mamy wrażenie często, że nasze poczucie humoru jest po prostu najfajniejsze. Ale tak sobie palcem zacząłem ruszać dziwnie. Nie ma sprawy. Możesz to robić. Też nawet drugą ręką też możesz to robić. Jednak nie. Poczucie humoru jest... mogę sobie pozwolić na odrobinę filozofii, metafizyki. Poczucie humoru jest moim zdaniem bardzo boską funkcją w ludziach, dlatego że jest kompletnie bezużyteczne. Sądzę, że zwierzęta poczucia humoru nie mają. Poza tym mówi się, że poczucie humoru jest funkcją inteligencji, a jeśli Bóg jest skończoną inteligencją, bo jest skończonym wszystkim, jest czymś, co jest w każdej skali potencjometrem rozkręconym na 11, że tak powiem, tak jak w filmie Spinal Tap, jest coś czymś poza skalą, to też poczucie humoru Bóg ma przeskalowane. Bóg jest poczuciem humoru, nie? Więc jeśli mamy w sobie jakąś boską cząstkę, to ona się moim zdaniem też w tym manifestuje. To jest ten wymiar metafizyczny, teraz wymiar praktyczny jest taki, że poczucie humoru jest też ryzykiem. Tak. Bo jak stajesz przed widownią na żywo, czy to jest jakaś konferencja, czy program telewizyjny, czy jakaś inna okoliczność, to za każdym żartem ryzykujesz spalenie się na stosie pogardliwych spojrzeń. To prawda. I umiejętność podejmowania tego ryzyka jest, myślę, dość kluczowa dla wszelkich występów publicznych. Umiejętność oceny ryzyka w ułamku sekundy, czy mogę z tym wjechać, czy nie. Umiejętność oceny publiczności, do której mówisz, bo widzisz po... Czasami nawet nie po twarzach, tylko po aurze, w której się nagle znajdujesz, że coś wejdzie, coś będzie śmieszne, a coś będzie powodowało zimę na sali. Tak. I to jest chyba ta skala, no nie chcę używać sformułowania mistrzostwa, ale skala robienia czegoś profesjonalnie, mówię o występach publicznych, a nie umiejętność przygotowania pięknej prezentacji z całym szacunkiem, bo wiem, że w tym jesteś mistrzem. Czy umiejętność wyuczenia się kilku żartów, którymi żonglujesz w zależności od sytuacji. To jest też trzeci element, do którego zmierzam, że żart, poczucie humoru, ja tak uważam, to jest fenomen chwili, to jest spontan, to jest umiejętność połączenia w głowie kilku kropek, które nagle ci się tam pojawiają. Umiejętność zagrania też ambientem, czyli tym, co się dzieje wokół ciebie, wykorzystania tego, że widzisz coś, co ci się nagle łączy w jakieś skojarzenie tu i teraz. Więc ja nigdy nie przygotowuję swoich żartów, nigdy nie mam napisanego skryptu, nigdy nie mam gotowców, które wyciągam z kieszeni na wypadek, gdyby była taka potrzeba. Czyli ty po prostu dobrze improwizujesz. Ja to lubię i to jest moim zdaniem sedno, sens
I największa radość w mojej pracy. Ja się strasznie męczę w programach nagrywanych, w programach, gdzie można coś powtórzyć, bo jak coś można powtórzyć, to zwykle ktoś skorzysta z tej możliwości. Typu reżyser, który chce uzasadnić swoje istnienie i swoje pobory i swój czas spędzony na planie, mówi: dobre, ale zróbmy dubla. A po dublu powie: to jeszcze jeden techniczny. To może jeszcze raz inaczej. Aha. Nagle robi się z tego 5 sytuacji, które nie mają nic wspólnego ze spontanicznością, które są zużywające energetycznie, męczące. Ja się w nich nie odnajduję. Między innymi z tego powodu nie zostałem i chyba nie zostanę aktorem, oprócz tych ról, o których już wspomnieliśmy. 2018 odcinek na wspólnej, pamiętamy. Dokładnie. Pamiętam jak dziś. I grałeś siebie, a to jest już... Grałem siebie, ale musiałem się nauczyć swojej roli. Aha. Znaczy, jaki paradoks. Grałem siebie, a musiałem nauczyć się tekstu, który napisał mi scenarzysta. Ale mogłeś powiedzieć źle, ja bym tak nie powiedział. I tak zrobiłem. Powiedziałem kilka razy podczas każdego dubla coś innego. I aktorzy mnie znienawidzili. Z trudem to ukrywali. Tak. Szeptali między sobą, że wpuszczenie nieprofesjonalisty na plan... Szok w ogóle. Zobacz, jak to wszystko wykłada produkcja. On jest niepowtarzalny, w tym sensie, że nie jest w stanie powiedzieć dwa razy tego samego. Zamachowski mógł zagrać Prokopa. No dokładnie. To by, lepiej, no. To by było... Tak. No, myślę, że to dużo by wymagało od widzów wiary w to, że to ja. Ale myślę, że Zbyszek by uciągnął niejedno. To prawda. Tak sądzę, też tak uważam. No, więc nie wiem, czy ja skończyłem tę myśl? Chyba tak. Ale to jest bardzo ciekawa myśl. Ja sobie tak to w głowie konfrontuję z moim, bądź skromnym, ale gdzieś tam mocno analitycznym doświadczeniem, że jak przeżywasz to, co mówisz, to widać, że to aktualnie w tym momencie zostało sklejone tam z 20 innych rzeczy, to fajnie się tego słucha. Dlatego nie przerywam. Tak, ale też ja jestem niespełnioną gwiazdą rock'n'rolla. O. I dla mnie bycie na scenie i wejście w kontakt z publicznością, to ryzyko, że ten nasz wspólny taniec może momentami obfitować w fałszywe kroki, albo że mogę komuś nadepnąć na palce, albo że coś innego może się wydarzyć, ktoś się może pośliznąć na skórce od banana, mówiąc metaforycznie, to jest jakiś tam erzac tego, że tą gwiazdą rock'n'rolla nie zostałem. Jak myślę sobie o swoich dziecięcych marzeniach i o muzyce, która jest moim najbliższym mi medium, i jest czymś, co z rzeczy niematerialnych kocham najbardziej. Oprócz Pana Jezusa oczywiście. I nie samochody? Samochody już są bardziej materialne. Mhm. Ale też są takie widmowe, wyobrażone, takie, których sobie nigdy nie kupię. Więc może i masz w tej kwestii rację. Więc myśląc o swoim dzieciństwie, otaczając się muzyką, swoimi muzycznymi idolami, chciałem być taki jak on. Najbardziej w byciu gwiazdą rock'n'rolla pociągała mnie właśnie możliwość wyjścia przed publiczność i zrobienia z nią czegoś, zaangażowania ją w coś, wyzwolenia w niej jakichś emocji. I dzisiaj na swój skromny sposób staram się to przenosić na scenę różnych wydarzeń, które prowadzę. A, to jest w ogóle bardzo ciekawe. Kojarzysz takiego pana jak Greg Dean? Jak? Greg Dean. Pamiętam, mam wszystkie jego książki. Czyli? To w filmie grał tym. To z innych Gregów Deanów. Skąd? Z innych zupełnie Gregów Deanów. Nie, to on nie może grał. Mi powiedz, kim on jest. On, wiesz co, jest jednym z ludzi, którzy rozpisali komedię tam stand-upu. A, uczy tak. Stand-upów. To on, dokładnie. Tak, to z tych właśnie. No i on powiedział właśnie coś bardzo podobnego do tego, co ty powiedziałeś, że komedia i w ogóle ta interakcja z publicznością jest taka trochę jak taniec, że coś tam sobie ludzie grają, ludzie do tego tańczą i w dwie strony to absolutnie. Idzie. Tak, dla mnie najfajniejszym i najbardziej satysfakcjonującym momentem w mojej pracy jest to, kiedy łapiesz tę niewidzialną nić porozumienia z publicznością, kiedy nawzajem sobie dajecie energię i nakręcacie się do różnych reakcji, bo im bardziej publiczność cię niesie, im bardziej cię akceptuje, im bardziej wyzwala w tobie pewną dzikość i nieodpowiedzialność, bo ja tak przynajmniej mam, że jak widzę, że mnie kupują, to zaczynam przesuwać tę granicę i nagle się okazuje, że zdarza się, że przesuwam ją za bardzo i potem organizatorzy różnych wydarzeń przychodzą, mówią, wiesz, to... 20 km za bardzo daleko na wschód. Tak, ale rzadko. To jest dla mnie radość. Najgorsze są sytuacje, kiedy ktoś mnie prosi o posługiwanie się gotowym skryptem. Aha. Wtedy zawsze odmawiam. Jeśli mam taką propozycję nawet intratnej, finansowo chałtury, nie chcę używać tego słowa, ale jakiegoś tam występu. Ale to jednak jest chałtura. Wiesz co, właśnie się zawahałem i zastanowiłem, dlatego że chałtura ma takie konotacje dość negatywne. Jak robienia czegoś na trochę, ale robienia czegoś lewą ręką, robienia czegoś
użyję młodzieżowego słowa, na odpierdol. Tak. Natomiast ja nawet jak prowadzę imprezę w fabryce śrubek, to staram się jednak wkładać maksimum swoich możliwości w to, bo ta publiczność nie jest niczym gorsza od publiczności, która siedzi przed telewizorem oglądając Mam Talent na przykład. Więc dlaczego miałbym jej dostarczać gorszy produkt? No tak, a ty się w ogóle, jeszcze wracając do tej komedii, to ty się nauczyłeś tego w jakiś tam świadomy sposób, czy po prostu próbowałeś, to wchodziło, to powtarzałeś, a to nie wchodziło, to wyrzucałeś tak w kółko, czy to, czy tam jest jakaś technika, czy to jest wyczucie po prostu wieloletnie pod tym, co to jest? Bo ty jesteś dobry w komedii, wiesz o tym, nie? To zdajesz sobie z tego sprawę, że tam, no, bywasz dobry. O, wreszcie jesteś sobą, bo już zacząłem jakoś tak nieufnie na ciebie patrzeć. Za dużo tych komplementów w jednym zdaniu. Tak. Rzadko, ale bywasz sobą. Tak. Czasami ci się zdarza być zabawnym. W zeszłym roku widziałem jedno twoje zabawne. Nie, to było dwa lata temu. Dwa lata temu. W zeszłym roku nie miałem takiego jeden momentu. Jeden żart, ale mnie z Karolem Strasburgerem. A nie, no to... Pamiętasz. Legenda. Płakałeś wtedy. Płakałem. Wydaje mi się, że to się wzięło z lat szkolnych jeszcze, bo zawsze miałem takie poczucie, że nie jestem w niczym wystarczająco dobry. Nie jestem dobry z WF-u, mimo tego, że jest oczekiwanie, że ze względu na swoje parametry wzrosta... Siatkówka, koszykówka i wygrywacie wszystkie olimpiady w mieście. Byłem mało skoczny i nie współpracowałem w zespole, więc te dwie cechy mnie dyskwalifikowały w tych dwóch wspaniałych grach. Nie byłem nigdy jakimś asem w nauce, może poza językiem polskim, bo on przychodził mi stosunkowo łatwo i naturalnie. Więc musiałem znaleźć jakiś swój unique selling point, jak to się mówi. No i tym unique selling pointem okazało się poczucie humoru, które ludzie kupowali, lubili. Ja też, o czym może nie wszyscy wiedzą, dość zręcznie rysuję i mam taką dość karykaturalną kreskę, której nie korzystam zbyt często, bo nie miałem okazji. Mogę ci coś narysować później. Właśnie mam kartkę specjalnie. Dla potomnych, ale nie masz długopisu. A ja swój ostatni oddałem bezdomnemu. Wiesz, to na recepcji jest zawsze jeden. Dobrze, ale recepcja jest 11 pięter niżej. To prawda. Pojedziemy, myślemy umyślnego. Więc zobaczyłem, że po prostu to jest moja mocna cecha i tym się mogę posługiwać. No i gdzieś tam to przenosiłem dalej w życie. Trochę też oswajając może swoją niegdyś nieśmiałość, bo wbrew pozorom ja wcale się tak dobrze w publicznych występach na początku nie czułem, nie byłem pewny siebie, ofensywnością. I ta ofensywność to zarządzanie publicznością poprzez przekraczanie pewnych granic, poprzez wprowadzanie ich też czasami w zakłopotanie, bo to jest bardzo potężna broń, weszło mi w krew. Jeśli kogoś złapiesz w ten sposób, to już go masz, to już on należy do ciebie, to już ty ustawiasz tę relację, a nie ktoś ją ustawia za ciebie. To jest przykład grubej dziewczyny, która śmieje się sama z siebie, która mówi wszystkim nie wokół, już, tak? No bo... że jest gruba, albo chłopaka, no, żeby nie być seksistą, bo on już siebie sam poniżył, on już sam siebie zrecenzował. A nie lubią tych, co biją leżącego, nie? Więc dokładnie. Już tam nic się dalej nie zrobi. Więc jedyna, to już nie chcę być taki definitywny, ale jedna z zasad, jeśli mielibyśmy coś ekstraktować z tego mojego naturszczykowskiego warsztatu, jest taka, że się nie możesz bać publiczności. To ty masz być jej władcą, to ty masz rozdawać karty, a nie być misiem, który wchodzi na scenę i drżącym głosem mówi: ja bardzo Państwa przepraszam, ale strasznie się dziś denerwuję, mam straszną tremę, pomożecie mi? Publiczność jest okrutna, jest jak lew, który zwęszył krew. Nie. Będą czekać, aż się wywalisz. No to będą długo w ogóle zabijali. I w tym ci pomogło na pewno, tak. Patrzcie, jak ciekawie umierasz. Kiedyś wśród licznych, musiałem kasznąć, mądrych rzeczy, które powiedział Jarosław Kaczyński, co to jest w ogóle? A to jest to, okej. Jedna była wyjątkowo celna. Powiedział mianowicie, że kto ma mikrofon, ten ma władzę. Wyrywając na jednej z konferencji PiSu ten mikrofon Zbigniewowi Ziobrze. I tak już zostało. I tak już zostało. I też tak uważam. Kto ma mikrofon, ten ma władzę. Ten mikrofon naprawdę daje ci możliwość potężnego czarowania w publicznej przestrzeni, tylko trzeba wiedzieć, jak z niego skorzystać. A ty wiesz, że jest kilka takich rzeczy, które używasz już, powiedziałbym, schematycznie, że jesteś trochę jak scenariusz Top Geara, że dałoby się z klocków złożyć taką wypowiedź. Być może, tak. Zobaczyłem, że coś działa, w związku z tym intuicyjnie to robię, ale nie mam świadomości tego, że to robię. Oświeć mnie. Ja całkiem przypadkiem mam takie akurat trzy. Zrób to, proszę. Trzy te rzeczy, które są wyjątkowo fajne i one często wchodzą. Pierwsze, czyli jak sobie zrobić Prokopa w trzech zdaniach? Jak sobie zrobić Prokopa w trzech zdaniach? Tutaj, to jest właśnie taka
taka rzecz. Pierwsza, co ci się zdarza notorycznie, i to dzisiaj parę razy już mi się zdarzyło oberwać, jest taki śmiech, który bierze się z uczucia wyższości nad obiektem wyśmiewanym. W tym przypadku ja się wielokrotnie poświęciłem, także nie ma sprawy. Przepraszam cię, no wyższość jest naturalną moją cechą, tak. Bo mam 2,6 cm wzrostu. Zauważyłem wielokrotnie to. Byłeś na planie Małych Gigantów. Byłeś. Pamiętasz? Byłem. Może jest, więcej niż raz. Gdzie jest tutaj haczyk? Jeszcze nie ma. Nie ma. A może w ogóle nie będzie. Skąd pomysł, że mam zawsze haczyk? Czuję, że zmierzasz w kierunku mojej współpracy z dziećmi. A to prawda. Temat. Tak, a so, będziemy cenzurowali ten wywiad. Będziesz go autoryzował miejscami. Tak? Nie cały oczywiście, no bo swoją rolę. No i co z tymi gigantami? W każdym razie, byłem. No i dzieciaki robiły z tobą wywiad. Ja tutaj mam fragment, jak jedna dziewczynka zapytała. Czy panu zdarzyły się inne przygody niż być w więzieniu, mali giganci i mam talent? A ty, miałem inne przygody, ale nie chcę o nich mówić, bo żona ogląda. Okej. I to jest przykład reinterpretacji. Czyli żona. Żona jest przykładem reinterpretacji, dokładnie. No w każdym razie to używasz tego bardzo często, że jest jakaś jedna rzecz, którą da się znaleźć, aha, potem to spisować i wrócić. Robisz to świadomie, czy nie? To tak po prostu... Tak jest. Tak jest, tak. Okej. Okay. No to jest super rzecz, to bardzo często powoduje. Ja mógłbym to zrobić z tego beat stand-upowy. Wiesz co, ja bym to inaczej zdefiniował i nazwał. Bardzo lubię bawić się absurdalnymi skojarzeniami i często w mojej głowie powstają tak połączone ze sobą wzory, których nawet nie wypowiadam, bo ich abstrakcyjność mogłaby wprowadzić co niektórych w zadumę, a innych w troskę o mój stan zdrowia psychicznego. Parę razy pewnie wprowadziła. Pewnie tak, no ale to, co wycieka na zewnątrz, to jest właśnie emanacja tych moich wewnętrznych skojarzeń i przeżyć. Generalnie, jeśli coś mnie ukształtowało estetycznie i jeśli chodzi o sferę poczucia humoru, no to na pewno bardzo mocno Monty Python, łącznie z ich produkcjami telewizyjnymi, nie mówię o ich długich metrażach, bo to wszyscy w Polsce znają, ale nie wszyscy mieli okazję prześledzić ich karierę telewizyjną wieloletnią. No i to, co oni tam wyprawiali i to, co miałem okazję obejrzeć, czym miałem okazję nasiągnąć jako dzieciak. To zostało. To zostało. Znaczy, rzeczywistość sama w sobie jest dość posępna, okrutna, odrażająca, niewspółczująca. Żyjemy w wielkiej kosmicznej otchłani, która nas pochłonie i po nas nic nie zostanie. A z drugiej strony musimy się przed tym jakoś obronić. Musimy temu wszechświatowi, który na nas napiera, dać odpór i moim zdaniem tym bardzo boskim pierwiastkiem, który pozwala nam być tarczą przeciw wszystkim owym zagrożeniom, o których wspomniałem, jest poczucie humoru, poczucie absurdu, poczucie surrealizmu. Jeśli jesteś w stanie w swojej głowie tak życie przeżywać, to być może nigdy nie będziesz cierpiał. No to są bardzo mądre słowa. Dzięki. To szanuję, panie Marcinie, to wiesz... Położę ten to napiję się herbaty, tutaj. Bo czuję, że to z niej czerpię tę wisdom. Ja może jednak tak. Okay. Ale faktycznie, w Monty Pythonie, bo Monty Python jest oczywiście tam w kanonie komedii i on ma kilka rzeczy, które u ciebie też są. Na przykład jest taka reguła w improwizacji, że jak coś jest prawdą, coś absurdalnego, to co jeszcze jest prawdą? I to się eskaluje i zgadza się z jakimś pierwszym absurdem. Nakręcanie sprężyny. Tak, dokładasz kolejny absurd i on potem powoduje w pewnym momencie, że ta sprężyna już po prostu wybucha. To też z Małych Gigantów, z tego samego dobrego fragmentu. Masz tutaj, czy pan urodził się wysoki? Tak, dlatego potrwał 7 godzin. To śmieszne. Śmieszne. Mój własny żart mnie rozbawił. Tak. Dobry jesteś, Marcinek.